Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, widzimy się w grze Hollow Knight. I cóż, w dzisiejszym epizodzie rozpoczynamy dalszą część eksploracji królewskich ogrodów, czy ogrodów królowej. Zaczynając od drzewka, które zauważyłem. I mówiąc szczerze, nie wiem, czy wcześniej go po prostu nie widziałem, czy to jest kwestia tego, że dosłownie celowo je pominąłem, ale mniejsza. I tak, przed odcinkiem poubijałem trochę takich muchowych, głównie po to, żeby mieć pełną duszę. Przy czym nie ukrywam, powiem wam szczerze, tak lamiłem, że no dlatego biłem tak dużo, bo zazwyczaj kiedy ładowałem sobie duszę, to przy okazji chociaż raz mi trafił taki jeden jełop i te. No i zgromadzoną duszę traciłem, więc dlatego mam tak dużo nowych tych geo. Żeby nie było, nie farmiłem się szczególnie, to było właśnie tylko wszystko związane z samym procesem odkrywania, no właśnie. Tam odkrywania, raczej właśnie zbierania duszy, po to, żeby móc ją potem wykorzystać na ewentualnie leczenia. Bo dla tych, którzy nie pamiętają, wchodzimy dzisiaj w całkowicie nowe obszary, których nie znam. W sensie, wiecie, jeszcze tam nigdy nie byliśmy, ale zanim coś, to no, trzeba ogarnąć drzewko i drzewko zadowolone, czy w sumie to jest chyba szepcząc korzeń, ale wiecie, ja na to mówię drzewka i to będą drzewka i tyle. A póki co jeszcze tutaj wracamy, bo chcę zobaczyć, co ono teraz powie, jak już jest przetransformowane. Okej, to było wredne. Nie wiedziałem, że ta ściana też jest kolczasta, ale mniejsza. No ja jestem taką lamą, możecie mi to powiedzieć, proszę, bo ja naprawdę nie ogarniam. Za co? Za co sobie zasłużyłem na być taką lamą? No, nie, jeszcze raz nie. Tak? Ma być już od początku, co ja nie wiem, jak dzisiaj sobie mam poradzić, ale dobra. Lives in Splendor. Nie wiem, czy to opuszcza w Splendorze, czy idzie w... czy liście w Splendorze, nie wiem, ale chyba opuszcza w Splendorze. Blady korzeń. No, co jest? Nie, ja nie wierzę w swoje zlamienia dzisiejsze. Ale tak, na spokojnie. Podleczymy się i miejmy nadzieję, że dalsza ścieżka będzie spokojniejsza, bezpieczniejsza i tak dalej. No i w sumie co tu więcej dodać. Na pewno dzisiejszy nasz cel jest taki sam jak ostatnio. Chcę pozbierać już wszystkie robaczki, graby, jak złotek zwał. I zobaczyć, co się za tym kryje. Czy jest jakaś jeszcze większa nagroda, czy raczej jest to tylko i wyłącznie to samo co zawsze, czyli geo. No okej, okay, wniosek numer kolejny. Przydałoby się tu Steady Buddy, żeby mnie moje własne ciosy nie odpychały. Ale cóż, no niestety miejsca na to brak, więc trzeba sobie poradzić z tym, co mamy. Okej, okay, jestem przeciwnik, czyli wniosek kolejny, przydałoby się to zwiększenie obrażeń w postaci raczej strength, które, no, najprościej w świecie mnie teraz nie stać. Bo jak się okazało, ten... no tak, dziwne odgłosy, ASMR po prostu. A wrócając, no niestety kosztuje to 15 tysięcy, mamy tylko 10, prawie już 11, no ale jednak nadal nie, pełne 11. I no, przez to, że to oddałem tej tamtej, to wiecie, tej takiej, co zżera te przypinki, to teraz przez jakiś czas musimy sobie poradzić bez tego. O, widzę znak kolejnej ławeczki. Lubię ławeczki. Lubię. Ja tylko tak, wyżej jest grab, tam jest ławeczka. A oczywiście w pierwszej kolejności chcę ławkę, potem graba ewentualnie. I może najchętniej bym jeszcze nie wpadał w ataki tych wszystkich wrogów. Jest jakiś spadek ku dołowi. Mamy tutaj kilku tych kolczastych, którzy, jak się okazuje, też kolcami potrafią pluć. Więc bardzo niebezpiecznie. Nie! Okej. Nie powinienem tu pewnie tego robić, ale niech już będzie, że to zrobię i tyle. No i szukamy szybko tej ławeczki. Okej. Nie. Nie podoba mi się to miejsce. Dużo kolców ze wszystkich stron. I oczywiście jeszcze otrzymuję obrażenia w głupi sposób, chociażby od takiej zwykłej muchy. Muchowej. Czy jak to inaczej nazwać, to nie wiem. Ale dobra. Nie! Okej, czyli tutaj nie można robić tych takich wall jumpów. Bo te wall jumpy będą nas zabijać, więc tak. Na spokojnie musimy dążyć ku spodowi. No! Nie.
Ale tak, trzeba być ostrożnym i nie wiem co jeszcze więcej powiedzieć. Idziemy nadal dalej i dalej i dalej. A swoją drogą patrzcie, gdzie jesteśmy. Może to nie Deep Nest? Chyba tak. Ja powiem szczerze, że nie jestem pewien, ale... O. Failed Tramway. Powiem szczerze, że jest to obszar, przy którym byłem już niejednokrotnie, ale tego miejsca nie kojarzę. Więc tak, zdecydowanie jakiś nowy obszar. No dobra. Nie jest to może bezpośrednio to miejsce, do którego chciałem iść w głównej mierze, bo chciałem sprawdzić do końca te ogrody, ale... Wiecie, może jest tutaj spokojniej niż w ogrodach, więc... Okej. Więc tak, no. Gdy się o to chodzi, to musimy być po prostu ostrożni, żeby nie zginąć. Ale poza tym powinno być dużo spokojniej. I okej. Pająk. Dobra. To, że cieszę się, że to darmowe geo. Łatwo pokonać te pająki, więc delikatne uzdrowienie też to zapewni. I co my tu jeszcze mamy dalej? Kolejne. Okej, tam są kolce, więc jeśli nie jest to konieczne, to nie chciałbym tamtędy iść. Okej, to było delikatnie mówiąc wredne. To było już bardzo wredne. Chociaż głównie to było dobrem... A, jak to się nazywa? Sposob na wyłapanie takich nieogarów życiowych jak mnie. Okej, w tym miejscu powiem szczerze, że przydałby się Sharp Shadow chyba. Chociaż nawet bez niego dałby radę i... Mówię o tym, że chcę zwiedzać Queen's Garden, no schodzę coraz głębiej w Deep Nest, czy co to w ogóle jest. No ciężko powiedzieć, czy to jest Deep Nest, czy jakaś inna lokacja. Czy podchodzi pod Deep Nest właśnie, czy może pod Distant Village bezpośrednio, nie wiem. Ale nie przejmujmy się tym teraz, póki mam jeszcze chwilę czasu, to... Mam sobie chwilę czasu, nie wiem po co to nawet mówię. Póki nie grozi nam śmierć, taka całkowita. Możemy iść i... Ja znam to miejsce. Dobre pytanie. Najprościej w świecie by było odpowiedzieć, że nie kojarzę, chociaż może tu byłem. Okej, już widzę, że są tu wrogowie, których strasznie nie lubię. Chociaż łatwo się z nimi walczy, tak szczerze powiedziawszy. Tylko trzeba być ostrożnym. Bo jeśli się nieostrożnie walczy, to tak, widzicie jak to się kończyć może. Sądząc po tym, to nie no, musiałem tu kiedyś być. Ale dobra, mniejsza. Skoro tutaj jest powrót do terenów, na których wygląda na to, że kiedyś byliśmy, to... Dobrym wyborem mogłoby być po prostu zignorować póki co to wszystko. Cieszę się, że wrogowie się tutaj coś odnawiają. Podleczyć się dzięki temu. I pomału dążyć z powrotem do ogrodów. Może przy okazji jeszcze, zwiedzając to jedno przejście, które tam zauważyłem, którego też nie znamy. No jednak tak, nie wiem kiedy tu będę ponownie. Wiecie, im prędzej się to rozwiąże, tym lepiej dla nas. Oczywiście fajnie byłoby to rozwiązać bez otrzymywania obrażeń. Ale jeśli jest to konieczne, to tak, już przywykłem do życia na kilku maskach. My chyba mamy teraz tyle życia, ile się miało na początku. Chociaż nie. Na początku mieliśmy chyba jedną maskę więcej. Nie tak patrząc, wydaje mi się, że do tej pory skompletowaliśmy właśnie trzy maski. Więc tak, chyba jedną więcej miało się na samym początku. Chociaż może skompletowaliśmy cztery i było tyle, ile miało się właśnie na początku całkowicie. Bo wiecie, moja pamięć nie jest najlepsza. A jeszcze, no, nie ukrywając, gram w Hollow Knight też od dłuższego czasu i... Nawet gdybym chciał pamiętać, to wiele rzeczy mogę już przeinaczać przez to, ile czasu już nad tym wszystkim spędzam i ile się pozmieniało to wszystko. Ale dobra, mniejsza. Wchodzimy tutaj, zobaczmy co będzie. I... Co to jest? Twórca masek. Maska to czy twarz? Przy tej kreaturze, czy przy stworzeniu. Hollow Knight jest ciężka rzecz do odróżnienia. Cudowna rzecz ją posiadać. Twarz. Nie jest to rzecz, którym jesteśmy wszyscy błogosławieni. Dla beztwarzowych tego królestwa powinienem dostarczyć coś? Chyba chodzi o maski czy coś takiego.
Maska, twarz. Czy potrzebujesz jednej? Czy nie? Żeby być zdefiniowanym, by się skupić, by egzystować. Nie wiem, o co chodzi, ale okej. Dobra, ten buch coś o tym, że czy wiotwarzy, którą skrywa pod spodem, czy coś. Ciekawą rzecz wytworzył ten Wyrm, czyli chyba to jest Rzemili, najłatwiej tak tłumaczyć. Ale dobra, mniejsza. Mniejsza, naprawdę, skupmy się już teraz na tym, co jest istotne, czyli na powrocie do tego. No nie wierzę. No do ogrodów, może przy okazji przyjemnie by było powrócić, nie otrzymując nadmiernych obrażeń. Nie to, że wiecie, że no, że nie przeżyję, jeśli otrzymasz co jedną czy dwie maski obrażeń, no, ale przyjemniej byłoby podróżować z dużą ilością życia. Bezpiecznie bym się czuł i ogólnie, tak, jakoś tak lepiej. To jest to oznaka tego, że mniej lamię, albo że dobrze udaje mi się balansować duszą. No w sumie. Okej, teraz tak, tutaj, a tam u góry coś jest? Nie. I dobra, jestem świadom tego, że robaczek był u góry, ale zanim do robaka, to warto byłoby poszukać ławki. Za 50 za ławkę, no zdzierstwo, ale oczywiście, że wykupię. Wiecie, głównie po to, żeby mieć bliżej, jeśli bym znowu zginął. A z śmiercią to akurat mi jest bardzo blisko. O, muzyczkę dostałem, no taką samą jak ta w tramwaju. Ja bym, czy da się jakoś wyjść na zewnątrz. Ciężko mi stwierdzić, ale dobra. Nie przejmujmy się takimi drobnostkami, póki co. Mam w sumie drobnostki. Nie wiem, czy to jest drobnostka. Wiedzieć, czy można tam przejść, czy nie, ale dobra. Ja zresztą już się gubię. Po prostu skupmy się na naszym głównym celu, czyli na poszukiwaniu robaków, grabów, gonosienic, jak zwał tak zwał. O proszę, tu jest do staga droga. Nie mówcie mi, że zaraz tu jest stag, niepotrzebnie wykupywałam ławeczkę. Co jest? A! Okej. Okay. Jakaś taka mini arena walk. Chyba tak najłatwiej to określić. Stary mechanizm. W ogóle daj mi ciekawe, czemu muzyka walki tak łączy się z tą, zamiast ją zastępywać. Nie mówię, że to wiecie, nie komponuje się fajnie, tylko no, czasami to jest tak trochę, brzmi tak trochę dziwnie i zginę to pewnie. No tak, nie jestem rozgrzany, nie ogarniam. I w ogóle i zamiast się skupiać porządnie na walce, co robię jakieś głupoty. No i tak, dziękuję bardzo, znowu dwie maski. A wrogów nadal pełno. Jakimś cudem jeszcze to przeżyłem. Nawet udało się wyjść z tego wszystkiego z przyzwoitą ilością życia. Dobra. I kolejna mucha. Ta taka szakowa, czy tam muchowa. Chociaż obstawiam, że prędzej muchowa. Bo krzaki na skalę robaków traci ciężko. O mech? Już łatwiej. Dobra. I teraz, okej. Okay. Ciekawe. Grab był ponoć tam wcześniej. O. Wlazłem to wszystko, omijając graba. Co ciekawe. Wydaje mi się, że jeśli nawet gdzieś by tam był, to jeszcze znajdziemy go później. Na razie zwiedzajmy dalej. Jest tutaj też ten drugi grab cały. Który też może skrywać coś dodatkowego. A poza tym, co my tu mamy. Jakaś kapliczka czy coś. Tutaj śpi dziecko zdrajcy. Okej. Okay. Czyli co, to jest jakaś kapliczka taka bardziej upamiętniająca czymś śmierć, czy co? No, na to wygląda. A, dobra, mniejsze. Nie, bo to nic istotnego, przynajmniej jeszcze nie teraz. Chociaż obstawiając tak w moim guście, to pewnie to jest jak zwykle jakiś taki pisek, który trochę ma nas zaznajomić ze światem, nic więcej. W sumie pełno takich rzeczy już było. O, w ogóle patrzcie, podobne chyba
Mi się wydaje, bo podobne widzieliśmy już na arenie tam Koloseum. Jestem pewien, że takie coś już było. Bym sprawdził, ale... Może później. Na razie skupmy się naprawdę na wykonywaniu zadań, robieniu postępów i tak dalej. Nie na jakichś takich małych kłopotach. Oczywiście, otrzymuję obrażenia w głupi sposób, jak zwykle. No, przydałoby się naprawdę mieć te większe obrażenia znowu. Patrzcie, jak to, tutaj podałem teraz na 2 czy 3 ciosy, to tam by podałem na pewno chociaż jeden mniej. Więc byłoby przyjemnie. Co to? Jakiś wielki konstrukt. Co ciekawe, nic nie można z nim zrobić, więc no... Jeszcze więcej tych skoczków, no... Nie, żebym na nie narzekał, ale no... Łatwo w nie wpaść, nawet przypadkiem. Więc no... Nie bym... Znaczy, byłbym wdzięczny, gdyby było ich tutaj trochę mniej. Albo można być... W ogóle! Bo ich ruchy są, jak na mój gust, trochę zbyt chaotyczne. Jest im najgorsza, żeby nie było, no... Ja znam gorszych wrogów, naprawdę, jak na przykład te całe muchy, które plują pasem. Że tak to nazwę. Ale no, tutaj też ciężko po prostu przewidzieć, w którą stronę skoczy. Jak już skoczy, najczęściej tyle i tak trafi we mnie, więc no... Nie polecam. Chociaż naprawdę narzekam, ale nie wiem, czy to wszystko zasługuje na takie narzekania. Dobra, znalazłem jakiegoś sekreta. Dobra. Ciekawe, czy skrywa to miejsce. Okej, sądząc po tym, jak wysoko idę, obstawiam, że skrywa robaczka. Więc brawo dla mnie, że domyśliłem się, gdzie to może być już teraz. Myślałem, że to jest jakieś przejście, a to tylko kolejny kwiat. Postaciożerny. W ogóle patrzcie, korzenie też są jakieś jakby, to takie białe. Ale mi się wydaje, bo też w Kingdom's Edge może to było. Też takie. Znaczy się, wiecie, nie do końca takie, ale coś podobnego było. I tak, to jest akurat prawdziwy robaczek. A, okej. Czyli jest tutaj coś, ale nie możemy się dostać z tej strony. No dobra, zrozumiałem. Więc wracamy. I znowu będziemy błądzić po tych wszystkich tunelach, jaskiniach i tak dalej. I tutaj byłem? Nie, zdecydowanie nie byłem, skoro jeszcze te całe mchowe stwory żyją. O nie, 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 za dużo tego, iście stąd. Okej, to było szybsze niż myślałem. Po prostu jest przejście w dół? Jeśli jest przejście w dół, to ja oczywiście skorzystam. Większa szansa, że odnajdę zaginionego robaczka. A póki co... Po prostu idźmy. O! Och! Klowa! Klowa nadchodzi! Tak długo czekałem. A teraz jest już prawie w tym miejscu. Czuję się, jakbym miał zaraz eksplodować. Mam tu w bezpieczeństwie. Świętej Ogrody Królowej! Utrzymywa mnie w bezpieczeństwie całym tym, trzymam mnie bezpiecznie przez ten cały czas. Niedługo królowa przybędzie i nauczy mnie latać. Poczekamy razem? Obcy? Pobawimy się razem? Okej, czyli źle. A, i dobra, i to jest właśnie wyzwanie kolejnego tego takiego by snu. Więc dobra, niech będzie. I jak on... Aha, on się zmienia w piłeczkę. Ja tu i zginę. Jestem pewien, że tutaj zginę jeszcze kilkukrotnie. Właśnie przez to, że on jest taką piłeczką chaotyczną, chociaż dobra, nie jest aż tak źle. Jeśli umiem go odbijać, to jest bardzo proste nawet. Tylko... Tak, tylko muszę być po prostu gotowy na to wszystko, bo... jeśli źle wytajminguję uderzenie, to ono mnie trafi, tyle będzie. Fajnie byłoby mieć tutaj jeszcze tego, Mark of Pride'a. Łatwiej byłoby się przed tym wszystkim wybronić, ale tak, nawet bez tego damy radę. Tak, daliśmy radę, więc... Nieźle, nieźle. Widać, że jestem w formie jakiejkolwiek. Chociaż bym powiedział, że i tak to jest kiepska forma, ale dobra, ważne, że jest. O, obcy, jesteś silny, dużo silniejszy niż ja. Tak długo czekałem, obcy. Bardzo długo walczyłem, obcy. Jestem bardzo, bardzo zmęczony. Królowa niedługo tu będzie, a ja muszę tylko się trochę przespać. Obudź mnie, kiedy królowa przybędzie, obcy. Może królowa nauczy nas obu nas latać, obcy.
To by było fajne, czyż nie? Trochę smutne. Ale cóż, no nie nauczysz się już latać. Ale i tak, dzięki za twoją esencję, wykorzystam ją w dobry sposób. Chociaż no nie ukrywam, nie wiem, czy jest jakikolwiek sposób, żeby ją wykorzystać, czy to nie jest bardziej tylko taka energia, no, do tego zadania, dla tej, no, całej ćmy. Ale dobra, mniejsza o to. I mamy jakiegoś sekreta? A konkretnie mówiąc, stację! Okej, okay, w takim wypadku dobrze zrobiłem ten, jak to się nazywa, kupując tę łóweczkę, bo do tej stacji była dosyć daleka droga, więc mogłem zginąć po drodze, tak? Przy okazji, o, proszę, mała istoto, odnalazłem je, gniazdo stagów, gdzie zostałem urodzony i wychowany. Jeszcze tam nie byłem, moje obowiązki, moja służba zobowiązuje mnie podróżować tylko tam, gdzie jestem wezwany. Ale jeśli chcesz zobaczyć to samemu, możemy pojechać. Nikt prawdopodobnie nie został, by nas powitać. Ale o, gniazdo nadal jest dosyć ciekawym widokiem. Powiedz mi tylko słowo, a my tam pojedziemy w końcu. Okej, okay, czyli... A teraz pojedziemy, powiem szczerze. Tutaj to wszystko okej, okay. Możemy łatwo pozwiedzać, ale... Tamto miejsce mnie ekscytuje. Swoją drogą, on o tym wspominał już dosyć dawno, więc... O. Okej. Okay. Faktycznie, trochę opuszczone miejsce się wydaje. Oj. Patrzcie, tutaj jest pełno takich jak on, tylko że już nieżywych i kolejny fragment tego na duszę. Dobrze, czyli będziemy mogli zdobyć trzecie. Ciekawe tylko, gdzie są pozostałe fragmenty. Czy jest tutaj coś więcej do tego niż tylko ten fragment? Nie, no wydaje mi się, że tak, musi tu być coś więcej. Zdecydowanie. Ta lokacja musi skrywać jakieś większe sekrety. No, w sumie nawet nie potrzebuję windy, żeby się im przyjrzeć. Okej. Okay. Zanim jednak tamto, idziemy tutaj. Co my tu mamy? A. Inspekt. Pusta skorupka jajka. Tam chyba jakąś informację, jaką dotknąłem. Ale dobra, mniejsza. Ciekawe, co to było za informacja, nie zauważyłem, czy coś się dodało, ale taki dźwięk był, jakbym coś nowego zdobył, się dowiedział i tak dalej. Więc mniejsza z tym i lecimy dalej, zobaczyć, co tutaj jest i gdzie to jest. O, proszę. Czyli to gniazdo jest w takim miejscu. Dobra. Warto wiedzieć. W takim wypadku... Chyba... Mam taką nadzieję, że już wszystko odkryliśmy. No dobrze. Ładne miejsce, muszę przyznać, chociaż... No smutne, że opuszczone, że jest tutaj tyle trupów. Pogadajmy z nim, co on o tym w ogóle myśli. Co myślisz o moim dawnym domu, maleńka istoto? Kiedyś był pełen życia. Stagi przychodziły i odchodziły. Wymieniając się opowieściami w miejscach, o miejscach, w których były. Pasażerach, których spotkali. Od długiego czasu uważam się za ostatniego, który przetrwał. Ostatniego staga. Ale bycie w gnieździe ponownie. Coś tu jest w powietrzu. Zapach lub ciepło, albo jakaś obecność. Czy to możliwe? Inne stagi... Wydostały się do świata? Coś takiego? Chyba coś takiego mu chodziło. Tak, trzymam tu taką nadzieję. Mój ród nadal żywy, nadal gdzieś tutaj. Podróżując poza tę ziemię. Ale dla mnie nigdy nie byłem w stanie opuścić Stagwaysów, czyli tych link po prostu. Nie tak długo, jak pasażerowie nadal ich potrzebują. Mogę powiedzieć, że masz nadal bardzo ważną pracę do wykonania. Będę twoim towarzyszem tak długo, jak moje stare ciało nadal będzie służyć. Nacieszmy się starymi drogami przez
tego królestwa razem przez chwilę dłużej. Dobrze. W takim wypadku z powrotem do ogrodów królowej i nie wiem, czy jest coś jeszcze takiego ważnego do zrobienia, powiedzenia. Dam tutaj ponownie, żeby tylko na pewno to wszystko zapisać i zobaczmy, dokąd to prowadzi. A tutaj z powrotem, ciekawe. Aj, to było wredne. Serio? Utaj? Nie wiesz, naprawdę? Nie. Okej. Okay. I przez przypadek odnalazłem miejsce, do którego miałem się udać w pierwszej kolejności. Aha, super. Okej, okay, w takim wypadku mamy stację. Teraz, kiedy mam już tą stację, to w sumie można chyba iść tam do góry. Z powrotem. Ostrożnie, ostrożnie, gwiazdny kluczu. Nie zepsuj tego wszystkiego. Nadal udawaj przynajmniej, że masz jakieś umiejętności grania w grę. Nie wpadaj w byle kolca. I tak, tam byliśmy. Chyba, nie jestem pewien. Teraz coś otworzy? Wygląda to, że tutaj chyba kiedyś byłem, ale pewien nie jestem. Wiecie, miałem tutaj wszystko zeksplorowane, więc to sugeruje, że tak, w sumie... Nie, dobra, na pewno byłem tutaj wejście do Fog Canyonu z dwóch stron, więc tak, ale... w sumie może zobaczmy, gdzie to... Dobra, już teraz widzę, tak, oczywiście, że to byłem. Ciekawe, nawet nie pomyślałbym, że tam u góry coś jest. Chociaż może widziałem tam to dalsze przejście, ale nie pamiętam, gdzie... Ja mam sklerozę ostatnio, więc tak, to wszystko jest wytłumaczone. A i co, nie przejmujmy się tym wszystkim, tylko idźmy dalej zwiedzać. Chociaż, nie ukrywam, przyjemniej by się zwiedzało, gdyby nie było tu wszędzie tych kolców, które w dowolnym momencie mogą mnie zabić. I gdybym nie był taką lamą, która potrafi ginąć milion razy w tym samym miejscu z tego samego błędu. Co ciekawe, w ogóle postać zaraz mi użyła podwójnego skoku. Nie czekając w ogóle na użycie pierwszego, ale dobra. Okej. Okay. No! Co to ma być? Ja rozumiem, żeby postać, jakiej każe iść, poszło dalej, no ale jak nie trzymam przycisku chodzenia, zatrzymuję się na platformie i każe zrobić dasha na następną platformę, a on mi dashuje poza nią, no to jest trochę takie nie w porządku w moim odczuciu. Delikatnie chociaż. No dobra, mniejsza. I tak, dobra. Idziemy, nie przejmując się niczym. Może trochę błąd z mojej strony, że się tym nie przejmuję i tak idę przed siebie. Ale co? Serio? To są jakieś żarty. To nie może być prawda, że znowu otrzymam wrażenie w taki głupi sposób. Ale okej, okay, nie przejmujmy się tym aż tak. No. Nie. Dobra, już mam moich nowych znienawidzonych wrogów, jeśli chodzi o to miejsce. Ci sruwacze, aż taki roboczą nazwę. Są po prostu okropni. Oczywiście, można powiedzieć, że ci też są dosyć wredni, ich nie lubię, ale ci latający są znacznie gorsi. Póki co... Okej, okay. Pierwsza rzecz, można tam pójść na zewnątrz, więc fajnie. A druga, co my tu mamy? Green Path. O. Więc tu jest to przejście! Wiecie, tam daleko tego miejsca, gdzie ostatnio graba znaleźliśmy. No i przy okazji drzewko, to zanim tam wrócimy, oczywiście, że odpalę drzewko, żeby pozbierać przynajmniej esencje, które są tutaj porozrzucane. I tak, idziemy najpierw tam, sprawdzić, czy tego więcej nie ma. Jeśli jest, to fajnie, jeśli nie, to trudno. Jest, dobrze. Przy okazji wracając tam, będziemy zbierać te pozostałe. Bo tak, oczywiste jest to, że będziemy wracać. Więc najpierw zbiorę tutaj te wszystkie, a potem pozostałe w drodze powrotnej. Żeby po prostu nie było problemów z tym, żeby dochodził do drewna w tej z powrotem. I dobra, tutaj chyba wszystko już załatwione. Więc tak, teraz te tylko i zaraz będzie. A tutaj już nie zapowiada się, żeby były kolejne, więc dobrze. I ostrożnie, żebym nie dostał obrażeń od nich, bo tak, okazuje się, że mogę się nimi zranić. Wiem, że w sumie to jest zrozumiałe. To musi być obiekt jakiś taki trwały. Żeby móc na tym robić
Tak zwane, co chyba to się nazywa pogo jump, czy jakoś tak. Technika stosowana w grach. Ale dobra, nie przejmujmy się tym. Jest drzewko. I co to drzewko powie? Greenkin Lost, czyli zielony gatunek, czy zielony ród stracony. Ścieżka zarośnięta. Sen zapomniany. Okej. Nie wiem, co to ma do końca znaczyć, ale dobra. No a teraz idziemy na wolność. No tak, zapomniałem, że są tu kolce. Nie to, że są kolce, to jeszcze... Oj, nie, to nie jest miejsce dla mnie. No a z drugiej strony muszę tu pójść, jeśli chcę tego graba zebrać, który jest tam gdzieś wyżej, więc... Okej. Ej, to było wredne, gro. Naprawdę. Nie dotknąłem kolców, a ty i tak potraktowałeś mnie tak, jakbym to zrobił, no... Rozumiem, że to miejsce będzie wymagać wielkiej precyzji. No, teraz jeszcze ściany mi się nie złapał, serio? Chociaż dobra, jestem głupi, przecież mogę to zrobić tak. Zamiast tam skakać pojedynczo, no... Ja naprawdę nie myślę dzisiaj. Okej. I okej, miejmy nadzieję, że... No, czy ja tu... Nie, to nie może być. Zginęłem tam. Oj, niedobrze. Niedobrze. Całe nasze oszczędności życia są teraz zagrożone. Chyba najlepszym wyborem byłby pojechać do Grimpaw, jakiego Grimpaw, Dirtmouth, i kosztem jajka po prostu odzyskać to wszystko super szybko. Byłoby to bezpieczniejsze, ale nie, to by było za nudne. Ja się tak łatwo nie poddam. Nie ma. Idziemy. Odzyskam to starą metodą, którą w sumie używałem i zawsze używałem. W sumie używałem, dopóki nie odkryłem o tym, jakie zastosowanie jest dla Rancid Eggów. Powiedzmy, że nadal tego nie wiem, więc no, tak. Tutaj dash, super, hop. I nie trafiłem oczywiście, bo jakby mogło być inaczej. Dobra, na spokojnie. I damy radę. Prawie na miejscu, teraz tylko trzeba do góry się dostać. Okej, pokonany. Tak, super. Góra. I no i ty znowu. On może mi napsuć krwi. O, jeszcze dwóch ich jest, no oczywiście. Okej, wniosek następujący. Zaklęcie jest strasznie słabe. Skoro dostał dwa razy tym zaklęciem. Ono bije kilkukrotnie nawet, jeśli się dobrze trafi. Więc załóżmy, że dostał dwa razy pełnymi rzutami. Jeszcze musiałem tak dobić z miecza, co wnioskuję. To można potem właśnie wywnioskować, że to zaklęcie w sumie bije podobną ilość dobrażeń do mojego mieczyka, więc jest słabe. I lubię ten dźwięk. Lubię ten dźwięk, jeśli jest w bezpiecznym miejscu. To mniej więcej oznacza tyle, że właśnie nie będę musiał po tym czymś za tym czymś lecieć daleko. Tylko, że jest blisko. Okej. I odnowi się tutaj, okej, super. Halo, gra. Jak to super dasha tu wykonać. I dobra, wniosek następujący. Super dash bije jakoś mało. Skoro ja mam ich na jedno uderzenie, a super dash go nie dobija. Bo tak, super dash ogólnie taka ciekawostka działa w ten sposób, że jeśli coś dobije od razu, to nie przerywa lotu. Natomiast jeśli nie dobija, to właśnie lot jest przerwany. I tego czegoś się nie dobije. I teraz tak, tutaj. Okej, trzeba dużo wcześniej stopować się niż to przewiduje. Ale tak, trasa jest już bezpieczna, więc nie ma co się przejmować. Zdobędziemy tego groba. I potem już nie będę musiał się przejmować tym miejscem chyba w ogóle. No chyba, że mi postać nie będzie skakać, kiedy ją o to proszę. To wtedy będzie nieciekawie. Ale dobrze, jeszcze jest czas, więc spokoj. Nie! A teraz za wysoko znowu skoczyło przez moją głupotę. Nie, ja po prostu nie wierzę. Wiecie co, spróbuję teraz to zrobić inaczej.
Tym razem zamiast tam robić super dasha spróbu... Nie! No co to ma być? Czemu to nie działa? Oj, nie wierzę. Okej. Okay. Nie zginęłem, przynajmniej tyle dobrego. Ostatnia szansa. Okej. Okay. I uwaga. No, nie wierzę, by się udało, ale oczywiście nie, musiałem za wysoko skoczyć, nie, co za pech. Ale dobra, nie poddaję się. I w sumie spotkamy się na miejscu, żeby oszczędzić trochę czasu. No dobra, jestem, udało się. Powiem szczerze, nie wiem ile prób mi to zajęło, ale mamy to. Więc jej. Nie wiem, czy jest coś więcej do dodania w tym temacie. Bym nieco odnowił tam na dole. Oczywiście, że nie, nikt na złość. Teraz powrót będzie największym problemem, jaki mogę mieć. Chociaż nie, dobra, to nie będzie problemem, tylko muszę użyć mózgu, czyli tego, co mi z niego mogło pozostać do tej pory. I proszę, no, nie, czy naprawdę to tak... Wytłumaczmy ktoś, jakim cudem ja to tak zepsułem. Przecież to jest plan niemożliwy do zepsucia. Ja to zrobiłem. Dobra, sukces, mamy to. Teraz jeszcze tylko nie otrzymać obrażeń w jakiś inny głupi sposób, typu wpadając na tego gościa. I będzie dobrze. Dobra. Czyli czysto. W takim wypadku wydaje się, że królewskie ogrody, przynajmniej ogrody królowej, no jak złotek zwał, chyba mamy już zeksplorowane. No cóż, spodziewam się, że będzie tutaj czegoś więcej, ale dobra. No teraz ostatnia sprawa, czy mamy jeszcze jakiegoś robaczka do odnalezienia, czy raczej mamy już wielkiego kompleta? Okej, okay. Chyba... Wow, chyba co ciekawe mamy komplet! Okej! Okay. Szybciej niż myślałem, więc co? Super! No i wiecie co? To pewnie zginę! Nawet nie chciałem tak celowo, to sobie. Myślałem, że tak może się skończyć. Nawet nie będę ryzykował powrotem tam po to wszystko. Idziemy do staga. Dirt Mouth. I nie muszę chyba mówić. Teraz. Odpowiedź jest bardzo prosta. Idziemy szybko odzyskać za Rancid Egga nasze pozostałości. I jak już to zrobimy, pora odwiedzić graby. Po Geo. A może z tym Geo w końcu już będziemy mieli siłkę z powrotem. Bo wiecie, ta lokacja była dosyć nieprzyjemna, więc... Ale wiecie co? Tak sobie teraz uświadomiłem, nie, na pewno nie mamy wszystkiego, jeszcze gdzieś muszą być jakieś sekretne przejścia, bo był ten cały jakby pokój, którego nie odwiedziliśmy, to takie wśród tych korzeni. O, witaj ponownie. Jak było zwiedzanie i tak dalej? Czy przybyłeś pod żalów, tak? No, czarna plama w ciemności pod nami. Mogę, tak. Mogę ci to dać, zaraz i tego, oczywiście. Wiecie, lepiej będzie w ten sposób to zrobić, niż tam wyzykować. I jestem świadom, że prawdopodobnie to marnowanie jajków, ale czemu by nie? Po prostu tak, super, hura, zrobione. Okej. Okay. Dobra. Mhm. No, to już było mówione wszystko, więc tak, 11744. Dobra. No dobra. Nic zaś nic ująć. Wydaje mi się, że może trochę zabraknąć, wiecie, tak całkowicie do tego, żeby mieć komplet 15 tysięcy. W takim wypadku będę musiał trochę pomyśleć jeszcze, gdzie pozarabiać szybko. I oczywiście tak, wiem, że jest Koloseum nadal jedno to wyzwanie, na którym zapewne będzie można szybko sobie zarobić. Do tej pory Kolsom dobrze płaciło. Poza tymi głównymi nagrodami. Ale tak, no. Nie ukrywajmy, Kolsom można być najlepszym wyborem. I tak, jej. Wii. Wii, po prostu. Ha, tak. Wii. I dał ty coś jeszcze w ogóle? Grabber Fly Elegy? Czym Elegy? Okej, nie wiem co to jest, ale... Dostaliśmy, chociaż dobra. Może inaczej, nie wiem. Podejrzewam co to może być.
Teraz tylko szybko to zobaczyć. I jakaś przypinka. Zawiera wdzięczność grabów, które przechodzą do następnego stopnia swojego życia. Napełnia broń świętą siłą. Okej, nie wiem do końca co to jest, ale zobaczmy. Kiedy nosiciel jest w pełni zdrowia, wystrzeliwuje promieni białej, gorącej energii ze swego ostrza. Przyjemnie. Przyjemnie. Zdać zdjąć swoją drogą. Czyli to drzewko ostatecznie zebraliśmy? Powiem tak, skoro było niewidoczne. A, oczywiście, że zebrane. Dobra. Wow. Przyjemne. Szkoda tylko, że nadal brakuje nam 2000. To w sumie niecałych dwóch. Dobra, ta, trochę więcej niż dwa. 2001, ale. To jeden, co nie musi się przejmować. I mówiąc szczerze, aż taki trochę żal mnie ściska. Bo chciałem już dzisiaj to może ogarnąć, wiecie, w sensie pokonać Grima. Czuję, że bez tamtego wzmocnienia Grima lepiej nie ruszać, więc. Powiem wam tyle. Spotkamy się za chwilę, tylko teraz pozwólcie, że trochę pofarmię. Bo chcę mi te 15 tysięcy odzyskać moją siłkę, no i widzimy się za chwilę. Wiecie co? Nie nafarmiłem jeszcze za dużo, ale stwierdziłem, że skoro i tak chodzę teraz po różnych terenach, które znam, mniej więcej, warto byłoby, wiecie, po prostu zobaczyć, jak właśnie się sprawdza ta umiejka. Więc też zrezygnowałem z Longnaila i Kompasa. Bo wiecie, kompas mi nie jest aż tak potrzebny, skoro są te tereny, które znam, podkreślam, po raz kolejny. I no, fajny dźwięk to wydaje, chociaż trochę wkurzający. Znacznie wydłuża nasz zasięg, więc Longdale i tak dalej nawet nie są aż tak potrzebne. Czemu tego wcześniej zdobyłem? I oczywiście niestety to jest tylko jak mam pełne życie, więc to jest największa wada może tego przedmiotu, ale w sumie tej przypinki, ale tak. Mamy to i teraz, kiedy nie widzę, gdzie jestem, jest trochę gorzej. Bo no, nie mogę stwierdzić bezpośrednio, gdzie jestem, ale patrzcie. Po prostu, no, widzicie, jak ich teraz pokonywać łatwo? Co prawda, jedno od nich uderzenie już jest spory problem, ale... Po prostu, póki jesteśmy na pełni zdrowia, to tylko się odsuwamy i strzelamy tymi, patrzcie, jak przyjemnie, no. No, podoba mi się to. Bardzo fajne. Zdecydowanie będę często korzystał z przypinki tej. Prawda, może nie na bossach. Chociaż, kto wie, może nawet na bossach warto byłoby, wiecie, na przykład zamiast brać jakieś właśnie takie zwiększone zasięg normalne, to wziąć ten, jakieś rzeczy, które po prostu by spowodowały, że lepiej się leczę, czy tam właśnie szybciej w sumie. Bardziej niż lepiej. Wiecie, quick focus, te sprawy, właśnie to. Ewentualnie jakieś inne, które pozwalają bardzo dobrze się leczyć i właśnie nie przejmować się niczym, tylko być z dystansu dzięki temu. A, wydaje mi się, że to może być dobra strategia, właśnie polegać na tym do zadawania obrażeń. Oczywiście do tego wziąć jeszcze strengtha, kiedy go zdobędziemy. He, a właśnie może tym nawet Grima by się udało pokonać, w sumie jak tak patrzę. Wiecie, nie musiałbym podchodzić blisko, kiedy on wypuszcza te takie płomyki jakby, lecące we mnie. Więc może, co? To może być dobre strategia, w sumie. Czemu nie? Okej. Okej. I swoją drogą taka jedna jeszcze moja obserwacja. Bije to zdecydowanie mniej niż nasze te ataki. Ale wiecie, no, za taki zasięg to nie ma co się przejmować. My zmniejszonym po prostu obrażeniami, zmniejszonymi obrażeniami. Po prostu to jest super. Widzicie, no, ja mam problemy z tymi wrogami, a teraz dzięki temu, no, to jest easy. Jeśli nie jestem ostrożny, no, nawet nie ma czym się przejmować. Wspaniałe. Ale dobra, nie będę wam już więcej czasu z tym zawracał, po prostu sobie wyfarmię ile trzeba i widzimy się za chwilę. Przy okazji, mamy potwierdzenie tego, co mówiłem wcześniej, widzicie, tutaj też są takie podobne białe korzonki, więc tak, jej, nie jestem aż taki głupi, naprawdę kojarzę niektóre fakty. I w sumie tak, to chyba tyle, co chciałem wam na razie powiedzieć, bo widzicie, nie nafarmiłem niczego nadal. No i jesteśmy ponownie. Tym razem powiem wam szczerze, przypomniałem sobie najważniejszym, że nadal mam właśnie Hollowness Seal i inne takie rzeczy. Więc po prostu właśnie możemy mu to oddać, zarobić i będziemy mieli to, co chcemy, więc tak, jej.
O, i swoją drogą, obie teraz te rzeczy, które tutaj mówił, to już są powtórki tekstów, które mówił wcześniej, więc tak, nie musiałem tego czytać, jej hura, dla mnie. I teraz tak, jesteśmy w tym miejscu, najszybciej będzie chyba wrócić, szczerze, do królewskiej stacji. Więc szybko wracamy, tym razem nawet już bez cięcia. I zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. I cóż, no, trzeba będzie wymyślić, jaki sprzęt tym razem będziemy stosować na Grima. Pamiętając nadal, że niestety dwa miejsca na przepinkę są zarezerwowane przez tego. Przez to coś, no, tego Grim Childa, jak się to nazywa. Który jest potrzebny, żeby w ogóle Grim zgodził się z nami rozmawiać i zacząć walkę, więc tak. Trochę nieprzyjemna sprawa, nie będę ukrywał, ale nie przejmujmy się tym jakoś szczególnie. Najważniejsze w ogóle. No, będziemy mogli spróbować znowu się starcia, właśnie z nim spotkać, zmierzyć i tak dalej. A już, wiecie, plącie mi się wszystko. Jak to ma w zwyczaju. I tak, okej. Siadam na ławeczce, nawet nie wiem po co. Cześć, Stag, proszę do Dirtmouth. Oczywiście nie wierzę, kliknę w crossroadsy. Tak, ja naprawdę kliknę w crossroadsy. Jeszcze raz, Dirtmouth, proszę. Żadne crossroadsy, żadne coś innego. Dirtmouth. Ziemne usta. Tak, dokładnie. A teraz mniejsze z tym. Idziemy. I dobra, zobaczymy co jeszcze. Okej. Okay. Przy okazji jeszcze będę chciał sprawdzić parę rzeczy, bo wiecie, nie wiem do końca jak to działa, ale może te przypinki jakoś będą jeszcze synergiować z różnymi rzeczami, z zasięgiem czy coś. A póki co, proszę, masz tutaj 15 tysięcy. Ciesz się, tak. No i ciskaj z siebie niezniszczalną przypinkę. Ohydne, ale no, musimy to wziąć. Dzięki, to pa. A przy okazji, jak już przy tym jesteśmy, to też od razu zobaczę, ile będzie kosztowało zdobycie trzeciej przypinki na niezniszczalność. W końcu przy okazji na spotkanie z Grimem. A tak, na pewno bierzemy to. Wydaje mi się, że to mogłoby być też ciekawe. Póki co wezmę to, chcę zobaczyć jedną rzecz. Tak, zdecydowanie, to teraz chyba też... Wiesz, nie, dobra. Ten z ławeczki, jesteśmy tutaj. Leci to do końca drzwi, mniej więcej. Z Longnailem, znaczy z Mark of Pride, nie Longnailem. A bez niego? Nie, wiecie, zasięg jest taki sam. Już myślałem, że to jest konieczne, wiecie, jakoś tak, żeby to mieć. Ale nie, aż tak nie musimy się tym przejmować, więc póki co tak, bierzemy te dwa, szybko idę i oddać tamto. Zobaczymy, ile tym razem będzie kosztowało. Chociaż pewnie coś nie dopłacimy nigdy, skoro to już było 15 tysięcy. Tak, 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 kolejny prezent, tak, masz. Oczywiście, tak. Tak, się cieszę i w ogóle. Oczywiście, że go zjada. Mhm. I ile tym razem będzie kazać? 12? O, okej, czyli... Czyli to odobrażenie po prostu było najdroższe. Okej, dobra, nie jest tak źle. Spoda 12 tysięcy nadal bardzo drogo, więc będą problemy, ale... Jakoś to ogarniemy, a póki co mamy 3 wolne miejsca. Czyli w takim połączeniu... Mogę wziąć tylko... Nie, nawet Longnaila nie będę mógł wziąć, oj, kiepsko. Ani Quick Slash, ani Longnaila, to muszę znaleźć coś za jeden, co jest sensowne. Wiecie co, problem w tym, że chyba nie posiadam niczego, co jest takie za jeden, co by miało sens. To połączenie może być za słabe, ale dobra, spróbujemy w ten sposób, wiecie, polegając na tym, pokonać go tymi pociskami. Prawda jest taka, że zanim będziemy mieli okazję, to już je stracę. Plus mam teraz wolniejsze ciosy ogólnie mówiąc. Ale tak, jedno podejście takie, potem spróbujemy ponownie jakiś taki inny sposób. Dajmy na to bez tego pocisku, tylko znowu z większym zasięgiem, większą prędkością czy coś. Wiecie, taki standardzik. Mhm, a póki co, zaczynamy. Pokłon, tak. I już straciłem. Okej, okay. Uzdrów się. I tak, znowu straciłem. Uzdrów się. Okej, okay. Nie, ja tutaj za wolno myślę. Za wolno myślę, żeby to w ogóle miało sens. Aha, zdecydowanie lepiej byłoby tu pójść na szybsze ciosy i dłuższe ostrze niż na tamto. Mhm,
A, padniemy. Padniemy, definitywnie. No. Może też nawet sam bym mógł się tutaj dać zniszczyć, już pokonać. Przegrać. Głównie dlatego, że po prostu chciałbym szybciej podejść do podejścia numer 2. Które miejmy nadzieję będzie skuteczniejsze, chociaż nie ma tak łatwo. Ja się nie poddam oczywiście tak całkowicie. Ja muszę po prostu spróbować swoich sił do końca. O, i znowu epickie te chórki, że tak nazwę. Chociaż chórki są... Oj, już teraz, tak? Nie. A, 1 HP. No, oczywiście. To tutaj akurat było do przewidzenia. Za słabo unikam, żeby móc polegać na group flyu w tym wszystkim. Mogę teraz z tego zrezygnować, więc no, pójdziemy na bardziej standardowe podejście. O, w sumie teraz są goliny, ile też nie mogę wziąć. Kiepska sprawa. No, szkoda, że nie mam jednego więcej miejsca na przypinki. No, to trudno się mówi. Dobra, Defender's Crest w takim wypadku. Może nie będę miał największego zasięgu, ale przynajmniej będę mocno bił i szybko bił. Dobra. Mierasz jeszcze, wiecie, możemy spróbować, chociaż to już będzie ostatnia próba prawdopodobnie, bo... Nie ukrywając, no... Już odcinek trwa bardzo długo, więc... Nie mogę zbytnio przedłużać. Co? Jeśli zwyciężymy, to będzie wielki sukces i zobaczymy, co będzie dalej. I tym razem zacząłem od uderzenia. I tak. Zaczyna wrzeszczeć, nie podoba mu się to. I tak. Teraz mam nadzieję, że teraz rozumiecie, dlaczego nie zaczynam od tego uderzenia od razu. Po prostu nie wydaje mi się to być warte tego wszystkiego. Zwracając uwagę na to, jak... Nie lubię tam tych ataków. Okej, okay. Z własnej głupoty tutaj teraz dużo życia potraciłem. I znowu to. Okej. O, proszę, udało mi się tego uniknąć. Powinienem być dumny z siebie samego, że udało mi się to zrobić. I oczywiście teraz zlamienie. I to olbrzymie. Okej, mamy chwilę na uzdrowienie się. I znowu to. Nie jest takie złe, jeśli się skupię. Ale tak, mogłoby być lepiej. Okej. Okay. I definitywnie Defender's Crest jest dobrym wyborem, jeśli o to chodzi. Bo wiecie, zawsze nawet jak uniknę tylko jego ataku czy coś, to jest szansa, że trochę mu to obrażeń zada. Nie wiem, że nie. No, smutne. Nadal nie byłem gotowy. No cóż, ale skoro się nie udało, to... I tak już zajęło to 50 parę minut, więc... Na tym wszystkim zakończymy. I cóż, no... W tym odcinku prawdopodobnie spróbujemy jeszcze raz się zmierzyć z Grimem. A ja póki co, cóż, na tym naprawdę zakończę. Dziękuję wam za uwagę i cóż... Ja lecę farmić... więcej. I tak, następny odcinek. Zobaczymy, jak będzie wyglądał. Póki co dziękuję bardzo. No i trzymajcie się. Hej, hej.